Dzień dobry. Aha. Pada. Aha. Dużo tu tego. Aha. Zapytam z czystej przyzwoitości. Ma pani kartę? Kredytową? Biblioteczną. Nie. A po co mi karta? Czytelnik nieposiadający karty książek nie wypożycza. Jakbym już chciała książkę, to bym sobie kupiła, tak? Stać mnie. To po co pani tu przyszła? Pada, tak? Parasolki nie wzięłam. Aha. Deszcz mnie złapał, jak biegłam do kosmetyczki tu obok. Ale wyszła czy coś, bo zamknięte. To się schowałam, żeby mi włosów szlak do reszty nie trafił. No co? No w końcu to biblioteka publiczna, tak? Każdy może wejść. Ja też mogę. Jezu, ile tu tego? Pewnie to pani wszystko przeczytała, co? Nie wszystko. Czemu? Nie lubi pani czytać? Lubię. A pani lubi? Co pani? No jak trzeba, to mogę. Ale ja tam nie mam czasu na takie. Znaczy się, życie mam ciekawe, nie nudzę się, ale umiem, tak? Co pani umie? No czytać umiem, tak? No mimo wszystko byłabym zaskoczona, gdyby pani bynajmniej nie umiała. No. A co pani takiego ciekawego w życiu porabia, że nie ma pani czasu na czytanie? Żyję, tak? Powiedzmy. Co powiedzmy? Cogito ergo sum. Że co? Łacina. Cartes już tak powiedział. Myślę, więc jestem. A, no myślę, więc jestem, tak? Ten cały Cartes już nie powiedział, czytam, więc jestem. Tylko myślę, więc jestem, co nie? Kartezjusz. Mniejsza. Pani to ma mnie chyba za głupią. Już ja znam takie. Jakie takie pani zna? No takie jak pani, tak? Takie, co to kręcą głową, a nie tyłkiem. Ale od kręcenia głową to powiem pani, jeszcze się żadna dziewczyna w życiu nie ustawiła. Pada i pada, cholery można dostać. Jest pani bynajmniej w mylnym błędzie. Były takie, które osiągnęły sukces dzięki rozumowi, a nie walorom. Jest pani w błędzie, a które niby? Indira Gandhi, Kiri Skłodowska. Ale nie sądzę, żeby pani o nich słyszała. Słyszałam, no już bez przesadyzmu. W szkole tego uczą. Gandhi to ta mała łysa w okularach z Indii. A Skłodowska to ta, co umarła na raka od bomby atomowej, tak? Rzeczywiście. Życie jak z bajki. Sama nie wiem, którą z tych bzdur sprostować najpierw. Chyba się przejaśnia. No dobra. A jakby mi pani miała coś polecić? Rozumie pani z książek. No bo w końcu po to tu pani siedzi, żeby ludziom radzić, co mają czytać, tak? Co by mi pani poleciła? No, powaga, tak? Jaką książkę by mi pani dała do czytania? Pani nie posiada karty bibliotecznej. No to założę. Mogę? A co? Nie mogę? Może pani. To raz, zakładam. Za książki zagubione czytelnik jest zmuszony uiścić karę. Za szkody wynikłe ze zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Książki wypożyczane wypożyczający zobowiązany jest zwrócić w ciągu 30 dni. Przecież nie ukradnę książki, tak? Pani to jakaś dziwna jest. Imię i nazwisko. Roxana Kluczyk. Co pani nie wie, pani, kto ja jestem? Nie zna pani mojego męża? Znam, ale to jest instytucja publiczna i obowiązują pewne formy. Wiek... A po co pani mój wiek? Jest taka rubryka. W bibliotece trzeba wiek podać? Rubryka jest. Pani mi da tę kartę, tak? Niech pani mi da. No i czego pani tak to ściska jak wacka na huśtawce, no? Gdzie niby ta rubryka? Nie ma nic o wieku, miałam rację. Źle spojrzałam. Ta, sama wypełnię. Gotowe. No to co mi pani poleci? Proszę, pani legitymacja. Pani to bym poleciła Daniel Steele. O czym to? To jest autorka. Może pani przeczytać jakąś jej książkę? Myślę, że się pani spodoba. Jaką? Może Cudze grzechy? To jest jej ostatnia książka. O czym to? O miłości i o grzechach. Czytała pani? Proszę. No czytała pani czy nie? To taka bardziej lekka lektura. No więc? Czytałam bynajmniej. I co? Dobre. Roxana otwiera książkę, próbuje przeczytać, ale przeszkadzają jej ciemne okulary. Wreszcie odwraca się bokiem do Haliny i zdejmuje je. Widać, że ma podbite oko. Co się pani stało? Nic.
Jak nic? Przecież oko ma pani jak śliwka. Kto to pani zrobił? Nikt. Przewróciłam się akuratnie na klamkę, tak? Biorę. Ile płacę? Nic. Jak nic? Stali mieszkańcy miasta mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru wypożyczalni. Coś podobnego. A co to za interes taki? Z czego pani niby żyje? Pensja jest mi wypłacana z funduszy miejskich. Nic dziwnego, że się to miasto rozlatuje, skoro utrzymują takie jak pani. Mój mąż jest biznesmenem, wie pani? I ja też coś wiem o biznesie. W biznesie, powiem pani, nie ma nic za darmo. A wie pani dlaczego? Wcale nie chodzi o to, żeby zarobić, chociaż dobrze jest zarobić. Tu chodzi o ludzi, bo ludzie, widzi pani, ludzie to zupełnie nie szanują tego, co dostają za darmo. Ludzie lubią kupować, wie pani? Czują się wtedy ważniejsi, kiedy płacą, tak? Dużo tu ludzi przychodzi? Raczej nie. A średnio, dziennie, ilu ma pani klientów? To bardzo różnie. Co, średnia pani różna wychodzi? Liczyć pani nie umie, czy jak? No ile? 10 osób dziennie? Nie. Mniej? 5? 3? 3 osoby dziennie. Widzi pani. A wie pani dlaczego? Ludzie tu nie przychodzą, bo jest darmo. No co to za okazja? Jak za darmo, to nie ucieknie, nie ma się po co fatygować. A jeśli już, to by coś kosztowało, rozumie pani, sporo nawet, i nagle by pani zrobiła promocję, na przykład tylko dziś wypożyczanie za pół ceny, to by były tłumy waliły, bo okazja. Ludzie lecą na okazję, tak? Ile pani zarabia? A co to jest za pytanie, bynajmniej? Nie powiem. No ile? Albo nie, sama zgadnę. No jak tak patrzę na panią, na tę kieckę i w ogóle, to myślę, że góra trójkę. Mam rację? Co? 3000. Trzy tysiące? A co, mniej? No to ja już zupełnie nie kumam, po co pani tu siedzi w tym kurzu. O, przestało padać chyba, słońce się pokazało. Czemu ma pani to okno zamalowane farbą? Bo nie chciałam, takie już było. A czemu pani nie zeskrobie? Nie wiem, siedziałabym tu jak na wystawie przez cały dzień, wszyscy by mnie oglądali. A, pani nie lubi, jak się ludzie na panią patrzą, tak? Bynajmniej nie. Co w tym przyjemnego? Ja tam to lubię. Lubię, jak się ludzie na mnie patrzą. Jak się gapią, rozumie pani? Wiem, co sobie myślą. A co myślą pani zdaniem? Myślą sobie, dlaczego nie jestem nią? Rozumie pani, oczywiście chodzi mi o kobiety. One tak myślą, nie chłopy. Chłopy myślą tylko o jednym, tak? A wie pani o czym? O czym? No o czym? Raczej nie o czytaniu, kochana, jeśli mnie pani rozumie. Dobra, lecę. Kiedy mam oddać książkę? Czytelnik posiada możliwość wypożyczenia od jednej do trzech książek jednorazowo, w zależności od zasobów biblioteki, na okres nie dłuższy niż 30 dni. Znaczy się do miesiąca? Tak. To ja szybciej przyjdę. No to trzymaj się, złotko. Fajnie się gadało. Pomyśl o czymś błękitnym w niebieskim, bardziej by ci było do twarzy. Pa!